Dzień dobry. Czy zastałem Jolkę? I już jesteśmy. Tak, jesteśmy, tak, zgadza się. Dobra, mam już pierwsze 3 osoby. Dajcie znać, oczywiście standardowa prośba na początek, czy nas widać, słychać wyraźnie. I czuć. Czuć to ciężko. Od razu na początek powiem, że mamy ogromną prośbę o szerowanie tego webinaru, ponieważ zależy nam, żeby dotrzeć z nim do jak największej liczby osób. Będzie się tutaj lało sporo wiedzy, więc myślę, że jak najbardziej warto się nią podzielić ze znajomymi. Dobra, mamy już 30 osób, ale szybko rośnie, super. Poczekamy tak z 2 minuty, żeby wszyscy, którzy mieli ochotę przyjść, przyszli. Widać i słychać, super. Dobra, to ja tak może słowem wstępu opowiem, czemu się tutaj w ogóle znaleźliśmy. Jest taka możliwość, że już większość z Was widziała któryś z webinarów powstających w ramach Tarczy Antykryzysowej Senuto. To jest bodajże 12 chyba, albo 11, już trochę straciłam rachubę. Pogłos jest mega. Dajcie znać, czy u wszystkich jest pogłos, czy tylko u jednej osoby. Mam nadzieję, że to nie jest u wszystkich. Wybiłam się. Jest to, w przyszłym tygodniu będą kolejne. W przyszłym tygodniu mamy między innymi zaplanowane takie webinary AMA, czyli Ask Me Anything. Będziemy je prowadzić na różne tematy, będą 4, z czego będą podzielone one na takie sekcje tematyczne. Czyli jednego dnia będziemy mówić o SEO międzynarodowym, drugiego dnia o SEO dla małej firmy, trzeciego dnia, znaczy ja trochę mylę kolejność, ale wszystko jest na stronie tej, którą macie podlinkowane w prawym dolnym rogu. Będzie też AMA dla wydawców i dziennikarzy i nie pamiętam jeszcze, 4, będą 4 w każdym razie. Oprócz tego będą jeszcze w tym tygodniu bardzo fajne webinary, ponieważ będziemy mówić między innymi o tym, jak promować się, jak siebie czy swoją markę na LinkedInie i zdobywać klientów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I oprócz tego kolejny webinar będzie na temat Google Trends. Przepraszam, Google News. Tak. Dobra, ja się nazywam Karolina Matyska i zajmuję się content marketingiem w Senuto. Ze mną jest Paweł Gontarek i Mateusz Malinowski, panowie z Fabryki Marketingu. Paweł jest panem szefem działu SEO w Fabryce Marketingu, a Mateusz jest SEO menedżerem. Więc panowie mają bardzo dużo wiedzy, którą dzisiaj chcą wam przekazać. Muszę powiedzieć, że sami się zgłosili na ochotnika do prowadzenia tego webinaru, za co jestem mega wdzięczna. Myślę, że nie tylko ja, ale i cała załoga Senuto, ale mam nadzieję, że wy również. Co więcej, może powiem jeszcze chwilę kilka rzeczy na temat samej tarczy. Sama tarcza jest taką naszą odpowiedzią, naszą jako Senuto na obecną sytuację. Ma pomóc osobom, które dopiero wchodzą do internetu ze swoją firmą i na przykład odpowiedzią czy propozycją dla takich osób jest między innymi dzisiejszy webinar, który będzie się skupiał raczej na podstawach, tutaj będziemy... Czy chłopaki będą kierować swoją wiedzę do tych osób, które jeszcze w SEO stawiają pierwsze kroki albo postawiły pierwsze kroki i nie wiedzą, co dalej. Ale mamy też mnóstwo webinarów dla specjalistów SEO, SEM i dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu swoją wiedzę o marketingu w Google rozszerzać. W Google, ale w sumie nie tylko, bo jak mamy teraz ten webinar o LinkedInie, to i ogólnie w internecie. Na stronie Senuto Tarcza, którą, tak jak mówiłam, macie podlinkowaną w prawym dolnym rogu, znajdziecie również informacje na temat różnych rabatów i zniżek od naszych partnerów, ale też do Senuto i wszelkie inne informacje, jakieś artykuły tematyczne, no jest tego sporo. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć, bo no jest tych materiałów sporo. Jeszcze tutaj, jakby ktoś nie słyszał, to też bardzo, bardzo chętnie, bardzo proszę o to, żeby szerować ten webinar, bo pomoże nam to dotrzeć do wszystkich osób, do których chcielibyśmy dotrzeć. Dobra, ode mnie wszystko. Ja znikam i udostępniam teraz głos i ekrany chłopaków. Na koniec zrobimy sesję Q&A, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je na bieżąco i na koniec będziemy na nie odpowiadać. Dobra. Okej. To ja przyjmuję głos. Dzisiaj, tak jak Karolina powiedziała, postaramy się przybliżyć trochę temat SEO
i szczególnie się skupieniu na tym, co każdy może zrobić na własnej stronie. Chcemy tutaj jakby wspomóc osoby, które, w których firmach pewne zasoby się udostępniły, można tutaj coś nowego zrobić i ta inwestycja w biznes online nowy może przynieść fajne efekty. No i to, co my robimy, to efekty tej pracy są widoczne w organiku, czyli w tych naturalnych wynikach wyszukiwania, nie obejmujących wyników płatnych. I dlaczego ten organik jest ważny? Zacznijmy od badania Sistrixa, od jednego założycieli Sistrixa, z którego wynika, że większość kliknięć w Google trafia właśnie do naturalnych wyników wyszukiwania, a nie do tych reklamowych. No i jak wykazało to badanie, które zostało przeprowadzone na miliardzie kliknięć w ciągu roku w niemieckim Google, ponad 93% z nich trafiło właśnie do naturalnych wyników, a nie całe 7 do adsowych. Wynikało to między innymi z faktu, że na część fraz długoogonowych po prostu adsy się nie wyświetlają. Jakie są jeszcze różnice między SEO adsami? Przede wszystkim organik daje stały ruch, nawet w momencie przerwania kampanii SEO strona dalej będzie się wyświetlała w wynikach wyszukiwania. Oczywiście nie wiemy na jak długo, tych zmian algorytmów jest coraz więcej, także tutaj też stałość tych wyników wyszukiwania nie jest wieczna. Natomiast adsy dają efekt natychmiastowy, gdzie w przypadku SEO jest to długotrwała współpraca i praca nad rozbudową strony. One są tutaj jakby kluczem do sukcesu w postaci ruchu. Ponadto dobrze zrobione SEO jest zazwyczaj tańsze, szczególnie w dłuższej perspektywie. Ponadto SEO jest mniej precyzyjny niż adsy, ale dzięki temu może ściągać również ruch z dodatkowych fraz oraz ma też mniej ograniczeń, na przykład wynikających z reklamowanych branż. Kiedy już zdecydujemy się na oczywisty wybór, jakim jest SEO, jakim jest pozycjonowanie, obieramy również cel, jakim jest pozycjonowanie wyników wyszukiwania. Co więc musimy zrobić, żeby tak się stało? Punktem wyjściowym jest niejako wejście w buty naszych klientów, potencjalnych klientów i zadanie sobie pytania, czego szukają. Jest to punkt wyjściowy do wyboru słów kluczowych, czyli haseł, na które chcemy się wyświetlać w wynikach wyszukiwania. Ich poszukiwaniem naprawdę należy poświęcić sporo czasu i uwagi, tak żeby wybrać dopasowane do naszego biznesu i do naszych użytkowników. Musimy być bardzo precyzyjni, tak żeby nie marnować czasu na frazy, które nie będą w 100% odzwierciedlały tego, co mamy w sklepie, lub też będą zbyt ogólne. Czyli tak jak tutaj widzimy, no, jeśli mamy sklep z odzieżą XXL, to szukamy tych fraz, które będą precyzyjnie określały rodzaj garderoby, jak i jego rozmiar. Czyli musimy tutaj jakby wyjść naprzeciw i zaoferować wszystko to, czego potrzebują użytkowniczki. Zaczynamy oczywiście poszukiwanie tych fraz kluczowych od naszej oferty. Musimy się zastanowić, czy grupy produktowe możemy jakoś dodatkowo rozdzielić, czy tylko sukienki i bluzki, czyli bardzo ogólne kategorie będą wystarczające, czy może też nasze klientki będą szukały sukienek w konkretnych kolorach, krojach, czy na konkretną okazję. Tu z pomocą przychodzi nam konkurencja. Oczywiście szukamy takiej konkurencji, która ma rozbudowane menu, rozbudowaną architekturę, sporo kategorii, a następnie sprawdzamy ich za pomocą narzędzi takich jak Synuto, dających nam informacje, na ile fraz dana strona jest widoczna w wynikach wyszukiwania. Oczywiście dobra analiza wymagała wejścia w szczegóły, jednak takie sprawdzenie daje nam już pewien obraz potrzebny do pierwszej selekcji konkurencji. I już na tym etapie widzimy, że sklepy konkurencyjne postanowiły stworzyć dodatkowe kategorie, rozbić bluzki czy sukienki na te związane z okazjami, krojami,
czy porami roku. No i jest to jasny sygnał, że skoro działanie się powiela w kilku sklepach, no to warto je rozważyć. Chcąc wyprzedzić konkurencję, warto swoje pomysły sprawdzić przy użyciu narzędzi dających informacje, które frazy są najczęściej wpisywane przez użytkowników. I takim narzędziem może być Keyword Planner od Google'a, służący do planowania słów kluczowych pod kampanię adsową. W Zenuto również mamy tutaj bazę słów kluczowych. Jednak część oczywiście potencjałów będzie tutaj ukryta. Natomiast w przypadku Keyword Plannera jest też takie ograniczenie, że jeśli nie wydajemy pieniędzy na kampanię reklamową Google, no to te dane będą niedopadne, dane dotyczące średniej miesięcznej liczby wyszukiwań. I tutaj z pomocą przychodzi nam darmowe narzędzie, w większości darmowe, konkretnie polecane przez nas Ubersuggest, który pokazuje średni wolumen miesięczny wyszukań dla danego hasła, trendy w rozłożeniu na poszczególne miesiące, czy propozycje powiązanych fraz. Tutaj macie podany link, jeśli chcielibyście sobie sprawdzić. Warto się przekierować przez to narzędzie, daje całkiem niezłe możliwości. Są tam też zwinięcia co do pomysłów kontentowych, także naprawdę warto je sprawdzić, tym bardziej, że w ostatnim czasie się trochę zmienił. Research słów kluczowych jest mega ważny, jest bardzo ważnym elementem analizy. Dzięki niemu będziemy mieli podstawy do rozbudowy strony czy naszego sklepu. Mamy szansę wyprzedzić konkurencję, dopasować strony do potrzeb klientów, pojawiać się na więcej zapytań w wynikach wyszukiwania i docelowo sprzedawać więcej niż konkurencję. Wejdźmy trochę w szczegóły i przykład. To jest sukienka. Co ważne, pod kątem SEO jest wiele ich typów, co stwarza nam sporą szansę właśnie pod kątem pozycjonowania, zwiększania widoczności na więcej haseł w wynikach wyszukiwania. Użytkowniczki szukają tej części garderoby na wiele sposobów, w zależności od przeznaczenia, wieczorowe, na wesele, do pracy, kroju, materiału i wielu innych. Dzięki temu my będziemy mogli rozsmarować architekturę informacji, stworzyć nowe kategorie i dopasować je właśnie do potrzeb potencjalnych klientów. Do każdej z kategorii przypisujemy dedykowane frazy ze swoim potencjałem, a co za tym idzie, zwiększamy szanse na dodatkowe tysiące kliknięć, których wcześniej byśmy nie mieli, mając tylko jedną ogólną kategorię sukienek. Jednak co istotne, musimy tu myśleć, tak jak to robią nasi użytkownicy, nastawić się właśnie na naszych klientów i tego, w jaki sposób oni szukają tych produktów i jak je nazywają. Czyli nawet jeśli, powiedzmy, dane obuwie będzie się profesjonalnie nazywało butami hikingowymi, to jeśli chcemy je sprzedawać, to warto je również skategoryzować jako buty trekkingowe w góry, bo to właśnie w ten sposób użytkownicy częściej będą go szukali. Idąc tym tropem, rozbudowaliśmy sklep odzieżowy na ten moment z 20 do 120 kategorii. Skatalogowaliśmy produkty, które już były obecne w sklepie na 100 dodatkowych sposobów, 100 dodatkowych cech i co ciekawe, to nie wymagało jakby dodatkowego zatowarowania sklepu. Jednak sama rozbudowa sklepu o dodatkowe kategorie nie przyniesie nam cudownego efektu. Mając frazy kluczowe, musimy coś z nimi zrobić, musimy pewne elementy na naszej stronie pod kątem uporządkować, czyli gdzie umieszczamy frazy kluczowe, żeby Google mógł odpowiednio zrozumieć naszą ofertę. Pierwsze miejsce to tag title i description, które widoczne są w wynikach wyszukiwania. Szczególnie tag title jest tutaj bardzo ważny z punktu widzenia pozycjonowania. W jego przypadku warto zacząć go frazą kluczową, na przykład sukienki na wesele, myślnik sklep.pl. Następnie na tej samej stronie
warto dodać opis kategorii, używając fraz kluczowych do nich dopasowanych. Teksty tego typu nie powinny być za krótkie. Zazwyczaj wychodzimy tutaj od wartości, gdzie tekst ma długość 3000 znaków i używamy frazy 2-3 razy na 1000 znaków, natomiast jest to wartość wyjściowa, zarówno jeśli chodzi o długość, jak i wysycenie, bo w każdym przypadku trzeba to dopasować do branży i zagadnienia i sprawdzić, jak pozostałe strony mają skonstruowane opisy. I ponadto opis, który umieszczamy na kategorii, należy rozdzielić wśród tytułami i oznaczyć je nagłówkami H2, H3 lub dalszymi. Nagłówek H1, jeden z najważniejszych elementów pozycjonowania, powinien być zazwyczaj tylko jeden i znakować tytuł kategorii. To jest bardzo ważne. Dobrze, jeśli nagłówek H1 jest możliwie bardzo zbliżony do tagu title. Zoptymalizowanie tych elementów jest najbardziej opłacalnym działaniem SEO, które każdy może zrobić we własnym zakresie. Wspomnieliśmy o sklepie, w którym dodaliśmy 100 nowych kategorii. Opisy w nich zostały uzupełnione. Sam proces optymalizacji tworzenia tych opisów zajął około pół roku, ale mamy to, co chcieliśmy. Teksty są odpowiednio właśnie zmodyfikowane. Jakie efekty to przyniosło? Zaczyna się proces pozycjonowania pod koniec 2018 roku. W tym okresie uzyskaliśmy 4 razy więcej fraz w top 3, prawie 4 razy więcej w top 10, prawie 3 razy więcej w top 50. Oczywiście w ruchu organicznym też widoczna jest różnica. No i porównując styczeń rok do roku, czyli styczeń 2020 do 2019, mamy ponad 120% więcej sesji, ponad 100% więcej przychodu. Dodatkowo stwierdziliśmy, że ubrania, taki asortyment, jak mieliśmy w tym sklepie, kupuje się przede wszystkim oczami i chcieliśmy to wykorzystać pod kątem SEO. I ten element, który zazwyczaj jest pomijany, tutaj u nas był wyniesiony trochę wyżej, jeśli chodzi o istotność. I postanowiliśmy zoptymalizować odpowiednio opisy alternatywne grafik. Google nie jest tam w stanie odczytywać zawartości grafik, w związku z czym należy ten alternatywny opis grafiki uzupełniać. Fajnie, jeśli te opisy będą jak najwięcej mówiące. Teoretycznie zdjęcia powinny mieć swoje dedykowane opisy, natomiast jeśli w sklepie macie tysiące produktów, no to może być Wam ciężko wymyślić dla każdego ujęcia osobny opis. No i w tym przypadku, jako że zasoby mieliśmy, powiedzmy, dość małe, no to postanowiliśmy zaciągnąć opisy alternatywny grafik z H1. I dzięki temu uzyskaliśmy całkiem sporą liczbę dodatkowych kliknięć. Tak jak widzicie, tutaj to sprawdzamy to przy użyciu GSC, gdzie zmieniamy po prostu typ wyszukiwania na grafikę i widzimy, ile dodatkowych kliknięć udało nam się z Google Grafiki uzyskać. W GSC również możecie sprawdzać, przez jakie frazy, przez jakie hasła użytkownicy wyszukiwali Waszych produktów i może tutaj też znajdziecie jakieś dodatkowe inspiracje na nowe kategorie bądź wpisy blogowe. No właśnie, blog. Moja ulubiona część. Przeżytek czy klucz do sukcesu. Saj tutaj już sugeruje odpowiedź. Natomiast dlaczego tak uważam? Blog daje nam dodatkową możliwość na uzyskanie więcej fraz w wynikach wyszukiwania, szczególnie tych długogonowych, z mniejszym potencjałem, dla których nie ma miejsca już w architekturze sprzedażowej. Za czym ma iść oczywiście dodatkowy ruch. I oczywiście my też to praktykujemy w przypadku tego sklepu, jak i kilku innych, jak to wygląda u naszych klientów. Klient A ma 11 tysięcy kliknięć i 380 tysięcy wyświetleń, z czego blog przynosi nam 41% wyświetleń i aż 66% kliknięć. Zdaję wniosek, że na
Frazy długogonowe łatwiej jest wejść w topy, mogą przynieść znacznie więcej ruchu niż to wynika z ich potencjału wyświetlanego przez narzędzia typu Keyword Planner. No i klient B, 36 tysięcy kliknięć, 890 tysięcy wyświetleń, z czego 35-36% trafia na stronę dzięki sekcji blogowej. Jednak co mogą nam zaoferować te liczby? Przede wszystkim możemy się pokazać w roli eksperta, pokazać klientom, że znamy się na tym, co sprzedajemy, że nie mamy nic do ukrycia i chętnie dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, chętnie będziemy im doradzali. Po drugie, możemy zarekomendować im pewne rozwiązania, które będą prowadziły do dodatkowej sprzedaży, chociażby za pośrednictwem takich artykułów czy tych materiałów jak rankingi, poradniki czy inspiracje. Tak jak to robią sklepy ze sprzętem RTV, JGD czy porównywarki ubezpieczeń. Po trzecie, możemy przekierować ruch z bloga do usług lub sklepu, na przykład dzięki wyrazistym przyciskom call to action rozdzielającym treść. Po czwarte, Google promuje treści mające na celu pomóc użytkownikowi w dokonaniu wyboru, chociażby poprzez direct answer, czyli bezpośrednią odpowiedź w wynikach wyszukiwania. Obecnie, jeśli uda nam się uzyskać direct boxa, musimy liczyć się z tym, że utracimy wynik organiczny. Jednak w mojej ocenie i tak warto się o niego postarać, bo CTR w przypadku jest zazwyczaj znacznie wyższy. Jak to wygląda w praktyce? Jasna i uproszczona informacja wyciągnięta z artykułu blogowego, informująca, jakie obiekty wybrać do kanona, czy dobry podkład do sery mieszanej, subiektywny ranking lokówek, czy top 10 suszarek, lub odpowiedź na pytanie wyjaśniające, czym jest dany przedmiot lub zagadnienie. Najczęstszymi formami wyświetlającymi się w Direct Boxach, Direct Answer są definicje i odpowiedzi na pytania, listy, tabele i rankingi. Co istotne, tak jak wspomniałem, dotychczas wchodząc do Direct Boxa, równocześnie zachowaliśmy miejsce w wynikach organicznych. W tym momencie, uzyskując Direct Boxa, z tego organika będziemy znikali. Gdzie szukamy inspiracji? Zaczynamy oczywiście od wyszukiwarki, zadawania podstawowych pytań związanych z naszą branżą. Niekoniecznie od razu musimy tworzyć artykuł blogowy o tym, czym są spodnie. Mogą to być znacznie bardziej zaangażowane materiały i tu z pomocą może nam przyjść narzędzie, takim jak Answer the Public, które w części jest darmowe. Również Senuto tutaj ma fajny feature, jeśli chodzi o Direct Boxa, gdzie możemy sprawdzić, na jakie zapytania Direct Answer się my lub konkurencja. Natomiast Answer the Public też może nam tu już być pomocny, może się bardzo przydać, szczególnie przy planach contentowych. No i piąty argument za blogiem, dla mnie jako SEO-wca kluczowy, rozbudowa linkowania wewnętrznego, jedna z najsilniejszych broni pod kątem pozycjonowania. Przykładowo my jako opieka marketingu pozycjonujemy się na frazę dom mediowy, w związku z tym zamieszczamy ją w artykule blogowym i podlinkowujemy stroną główną, która chcemy, żeby wyświetlała się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu takiego hasła przez użytkownika, czyli tym linkiem wskazujemy, która strona jest najważniejsza pod kątem tego zagadnienia. Czyli nie tylko zoptymalizowaliśmy ją pod kątem danego hasła, stworzyliśmy opis, nagłówki, tag title, ale jeszcze dodatkowo wzmacniamy ją linkami wewnętrznymi przez frazę kluczową. Co ważne, w artykułach nie musi być tylko jeden link, może być ich i 10, nadal będzie OK, byle nie za dużo i byle dobrze trafić z kontekstem i nie robić tego automatycznie, jak jedna z porównywarek ubezpieczeń, gdzie warta uwagi Słowenia w tym kontekście raczej nie oznacza marki ubezpieczyciela.
Będąc przy tekstach, warto pamiętać również o ich rozmaicaniu przez elementy graficzne, takie jak zdjęcia, infografiki czy elementy wideo, które pozwolą nam na przykucie uwagi użytkownika i wyróżnienie w tłumie. Jak to, no właśnie taki materiał raz udało nam się stworzyć. Wraz z klientem zrobiliśmy poradnik, jak rozplątać łańcuszek i poza optymalizacją artykułu pod taką frazę zamieściliśmy w treści, wśród tytułach. Nagrany został również prosty dwuminutowy filmik, który został umieszczony na YouTubie i zaciągnięty do artykułu. Pierwszy plus takiego rozwiązania to zajęcie dwóch miejsc w wynikach wyszukiwania, bo poza czwartym lub szóstym miejscem organicznym, w zależności od tego, kto wpisuje, jesteśmy pierwsi na karuzeli z YouTube'a. Drugi to zaangażowanie użytkowników przejawiające się ponad przeciętnym średnim czasem trwania sesji i dobrym wskaźnikiem liczby stron na sesję. I trzeci to to, że po kilku miesiącach artykuł zebrał ponad 1500 kliknięć i w tym samym czasie film na YouTubie praktycznie 3 razy tyle. Podsumowując, 3 rzeczy, które możesz zrobić samemu. Wybrać słowa kluczowe w celu rozbudowania strony, zoptymalizować pod nie opisy i nagłówki oraz prowadzić bloga i linkować do najważniejszych kategorii czy usług przez frazy kluczowe. Okay. Dobra, z mojej strony to poprosimy Ciebie o share screena. Oba kolej. Dobra, klucz zaraz. Dzięki, Mati. Dzięki. Przypominam, że pytania można zadawać na bieżąco i chłopaki na koniec webinaru na nie odpowiedzą. Dobra, mamy ekran Pawła, ja się chowam i przechodzimy do drugiej części. Dobra, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem kilka słów na temat czasu, SEO, link buildingu i rzeczy, które możecie zrobić samodzielnie z uwzględnieniem tego, że macie czas w tej chwili i zasoby do realizacji tych zagadnień SEO, żeby za na przykład 6 miesięcy, w zależności ile ta koronka będzie trwała, zdobyć jakąś przewagę i zrobić coś dla siebie pod kątem SEO. Dobrze, przede wszystkim pamiętajcie, że SEO to nie piekarnia, w związku z tym poza cierpliwością, wiedzą, potrzebnym czasem, troszeczkę wiedzą techniczną, nigdy nie otrzymacie nic za darmo, natomiast na samo SEO potrzebny jest przede wszystkim czas, dużo czasu, dużo cierpliwości na realizację różnorakich zagadnień. Tak jak Mateusz wspomniał, nawet optymalizacja i przygotowanie treści plus działania, które będziecie robili, zajmują na przykład 1,5 roku, tak, jak w przypadku tego sklepu, o którym wspominał Mateusz. Natomiast na pytanie, czy będę, kiedy będę i dlaczego będę, to wszystko niestety to zależy. Zależy to przede wszystkim od branży, zależy od konkurencji, zależy od działań konkurencji, zależy też również od tego, jak wy będziecie wykonywali rzeczy pod kątem SEO, żeby zrealizować swój cel. I tutaj z pomocą mniej więcej przychodzi opracowanie Senuto, które uśredniło, można powiedzieć, czas wejścia do top 10, top 50 dla poszczególnych branż. No i można teoretyzować, natomiast można mniej więcej powiedzieć, że około 3 miesięcy zajmuje pozycjonowanie bardzo niszowych fraz, mało popularnych fraz. Od 3 do 6, może 9 miesięcy zajmuje wypozycjonowanie frazy średnio popularnej, natomiast dużo, dużo więcej fraz z bardzo popularnych, z bardzo wysoką konkurencją. Tutaj od razu powiem, że mogą być frazy mało popularne, ale z dużą konkurencyjnością, tutaj też będzie trudno. Niemniej jednak, jeżeli przestudiujecie sobie to opracowanie Senuto, otrzymacie mniej więcej wynik, za ile czasu będziecie na przykład nawet w top 20 czy w top 30, to nie ma znaczenia, ale kiedy będziecie mieli wyniki. Okej, tu jedna z takich rzeczy, którą myśmy testowali, ja też dużo testuję na sobie,
Chcę Wam pokazać, ile czasu zajmuje wypozycjonowanie serwisu pod mapki z uwzględnieniem wybudowanego landing page'a, podstrony i tego typu rzeczy. Mamy start w sierpniu 2018, top 10 osiągnąłem już w listopadzie, czyli mamy sierpień, wrzesień, październik, listopad, 4 miesiące. I żeby to podciągnąć pod mapki, to jeszcze dodatkowo 2-3 miesiące musiałem poczekać. Natomiast dlaczego to prezentuję? Dlatego, że jeżeli chcecie wypozycjonować się na frazy lokalne, ale nie macie biura w danym mieście, czyli na przykład na, nie wiem, Szamba, Wrocław, czy na przykład na pozycjonowanie stron Warszawa, no to w tym momencie preparujecie taką podstronę, to was kosztuje powiedzmy godzinę, przygotowujecie tekst, powiedzmy to wam zajmuje 2 godziny i jak gdyby zaczynacie działania pozycjonerskie, do których możecie podjechać jednorazowo bądź co jakiś czas, co kilka tygodni sprawdzić, jaki tam jest wynik i coś dooptymalizować, czyli tak naprawdę za 4, 5, 10 godzin posiedzenia możecie w ciągu 6-7 miesięcy wypozycjonować się pod mapki. I to jest jak gdyby, to możecie zrobić sam. Tutaj jest przykład, ile czasu zajmuje wypozycjonowanie generyka. Powiedzmy, zaczynaliśmy w listopadzie 2018, skończyliśmy rok później w listopadzie 2019. Jak widać, z różnymi efektami, to pokazuje specjalnie, że nie zawsze wszystko idzie do góry i nie jest na zielono, mimo że wykres sales station jest na zielono, to jednak poszło do dołu i to dość drastycznie. Wiadomo, klient zawsze wtedy młotkuje i denerwuje się ROI, tak? Czyli w tym momencie pyta się, dlaczego spada. Jeżeli klienta przekonacie, że takie, a nie inne działania związane z audytem, z wprowadzaniem, z poprawkami w serwisie powodują takie, a nie inne fluktuacje, no to jeżeli klient jest cierpliwy i chwilę poczeka, no to po roku czasu dla frazy generycznej będzie w top 10 czy na przykład w top 5. Tak? Ta fraza akurat jest mocno generyczna i mocno sprzedażowa, więc warto było się o nią bić. Tutaj ile czasu zajmuje wypozycjonowanie wpisu blogowego. To, co Mateusz wspominał, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie bloga dla każdego serwisu, czy to usługowego, czy w sklepie e-commerce'owym. Natomiast tutaj ja uczulam na taką rzecz. Powieszenie wpisu blogowego, czy też wykonanie wpisu blogowego na swoim blogu, to jest jedna rzecz. Natomiast ten wpis trzeba wypromować, wypozycjonować, wykonać link building do niego, czy cokolwiek innego. Tak, w każdym razie wieszacie wpis blogowy u siebie na blogu i szerujcie go w social mediach. Pamiętajcie, podstawową rzeczą, nie zaczynajcie nawet wpisu blogowego od link buildingu do niego, natomiast spróbujcie go wyszerować. Dlaczego? Jeżeli wpis jest bardzo mocno koszerny, bardzo dobry, fajnie napisany merytorycznie, to zauważcie, że każdy z was przed sobą ma albo komputer, albo przede wszystkim urządzenia mobilne i ten content będzie szerował. W związku z tym ta faza promocji i publikacji w social mediach i w płatnych narzędziach social mediowych będzie zajmowała od 2-3 tygodni do 2 miesięcy. W tym momencie będziecie mieli ruch z social media, natomiast później w trakcie, jak równolegle też budujecie link building, czy też wykonujecie link building i ten wpis blogowy nabiera mocy z powodu na przykład linkowania wewnętrznego, to równolegle zaczyna startować pozycjonowanie tego wpisu blogowego, no i w pewnym momencie po około 2-3 miesiącach ten wpis blogowy zaczyna powolutku zbierać ruch, natomiast po 6-7 miesiącach ten ruch jest już bardzo, bardzo duży na tym wpisie blogowym. Dzięki temu oprócz social media macie ruch z organika. Tutaj też nawiązuję do tego, że SEOwiec moim zdaniem powinien jeszcze zadbać o to, żeby w SEO te wpisy blogowe, czy też usługi, czy promocja była realizowana. Ten wykres pochodzi z LinkedIna, zaczerpnięty został od Tomka Sadowskiego. To jeżeli chodzi o czas, zobaczcie, mówiliśmy kilkanaście miesięcy, mówiliśmy 100-200 dni, wpis blogowy 2 miesiące, w social mediach 6-7 miesięcy publikacji, no dobrze, a jak to wszystko podlinkować? Jeżeli chodzi o link building, to przykład podziału link buildingu tutaj macie na slajdzie, możemy to sobie podzielić w zależności od skryptu, od atrybutu do follow, no follow i teraz novum, które Google podobno wprowadziło,
teoretycznie od 1 marca, ale jak sam John Miller powiedział nawet wcześniej, sponsored i user content generated, czyli komentarze. Natomiast zaznaczyłem do follow i no follow na zielono i na czerwono. Wiadomo, że jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to najlepiej pozyskiwać linki do follow, ponieważ one dają najwięcej mocy SEO. Natomiast linki z social media, czy z LinkedIna, czy z Twittera, czy z Facebooka, czy z Instagrama, mają atrybut no follow. Te linki też warto pozyskiwać. Tutaj też od razu nawiążę, że komentarze pod blogami, pod postami też warto pozyskiwać, pomimo tego, że one mają no follow. To buduje wasz profil linków i pomaga przy promocji serwisu i promocji marki. Jeżeli chodzi o sposób pozycjonowania, no to mamy podział według ExactNoChanhor, czyli EMA, czyli jeżeli chcecie się pozycjonować na frazę kredyt hipoteczny, no to pod frazą kredyt hipoteczny umieszczacie link do swojego serwisu. Możecie pozycjonować się na brand, nazwę firmy lub nazwę domeny lub poniżej adres URL, jest to w sumie najbezpieczniejszy sposób pozycjonowania. Możecie się pozycjonować również za pomocą Anchorów czy też Kotwic. Tutaj kliknij, wejdź, zobacz, skocz, jest to jak najbardziej naturalne. Możecie miksować brand plus fraza, czyli na przykład Zenuta pozycjonowanie, fabryka marketingu, reklamy na Facebooku. I możecie pozycjonować się również za pomocą zbliżonych zdań, części zdań, czy też pytań, przykładowo jak oszukać Alkomat. Tak? Jest to w tym momencie link do na przykład www.alkomat.pl. Tematyka 1:1, czyli jeżeli ja prowadzę bloga SEO i ktoś chce umieścić u mnie artykuł z pisem gościnnym, no to w tym momencie przychodzi też SEO-wiec i wymieniamy się artykułami, nie ma problemu. Tematyka zbliżona, czyli z danej branży. Różna tematyka z postem tematycznym, czyli na przykład wchodzicie na forum Polki, które jest ogólnotematyczne i toczy się dyskusja na temat silniku krokowego biegu jałowego. To też jest ważne dla samochodziarzy, natomiast z takiej dupy i trzy kropki, no to wiadomo, tematyka dość spamerska, tego bym raczej nie ruszył. No i jeżeli chodzi o rodzaje linków, to macie tekstowe, profile z for, graficzne banerki, sygnatury z for, name address form, czyli do pozycjonowania lokalnego oraz portale ogłoszeniowe, to za chwilę troszeczkę więcej omówię. I tutaj właśnie skąd brać te serwisy, odnośniki do waszego serwisu, do promocji waszego serwisu. To wszystko możecie zrobić własnym sumptem, nakładem kosztowym, czy też kosztem największym jest czas, jaki musicie na to poświęcić. Możecie do tego celu użyć Brand24, Sentiment, czy dowolny inny monitoring wzmianek i zamiast monitorować słowa kluczowe i własny brand, możecie monitorować na przykład zlepki słów kluczowych, bądź zlepki pytań typu jak wypozycjonować, i tutaj ktoś zadaje, jak wypozycjonować swojego bloga, natomiast jak widzicie, Brand24 czy Sentiment może wam wyświetlić alarm, jak pozycjonować, wtedy idziecie na takie forum, czy na przykład na takiego bloga i komentujecie, ja wiem, jak wypozycjonować, i zostawiacie link do swojego serwisu, podobnie z e-commerce'ami, możecie jaką lampę, i w tym momencie jaką lampę kupić do pokoju dziecka, wtedy Brand24 czy Sentiment znowu wam wyświetli, że na danym forum czy w danym blogu ktoś zapytał, jaką lampę kupić, i z linkiem biegniecie i tam zostawiacie informacje o sobie i o swoim serwisie. Do pozycjonowania możecie wykorzystywać również własne strony, czyli na przykład dodatkowy sklep możecie sobie postawić i za pomocą tego dodatkowego sklepu pozycjonować główny, możecie dodatkową stronę satelitarną postawić, czyli coś jak namiastkę zaplecza. Tutaj niestety odwołam się do kosztów wykonania, jak gdyby kopii własnego serwisu jest zawsze obarczone dużym kosztem, chyba że jesteście grafikiem, jesteście programistą, macie dobry copywriting, macie lekkie pióro i jesteście w stanie założyć bloga i to wszystko fajnie powiązać i wypozycjonować. Banery doskonałe do akcji promocyjnych. W tej chwili, jeżeli z kimś współpracujecie, to nawiążę już od razu do logotypów o współpracy, jeżeli z kimś współpracujecie, możecie poprosić tę osobę czy też tę firmę o umieszczenie wzmianki informacji o was samych z banerem czy z logotypem o współpracy. I tutaj odniosę się do jednego z poprzednich slajdów. Nieważne, czy ten link jest do follow, czy jest no follow, ważne, żeby on tam był, żeby kierował do was. Oczywiście najlepiej, żeby był do follow, natomiast w tej chwili raczej już firmy dbają o swoje SEO, więc powieszą tam no follow. Nie martwcie się, weźcie ten link, to zawsze buduje wasz brand.
Oczywiście możecie używać katalogów branżowych i ogólnopolskich, nie mówię tutaj o SEO katalogach. Można wykorzystywać również serwisy ogłoszeniowe Allegro, Elixir czy profile firmowe. Tam nie martwcie się tym, że link jest nieaktywny, natomiast bardzo dużo użytkowników kopiuje sobie po prostu części zdania, części informacji i wkleja w przeglądarkę, w okienko przeglądarki i naciska Enter, w związku z tym nagle okaże się, że macie na przykład ruch directowy, bardzo mocno wam wzrósł, bądź ruch na zapytania brandowe, bo ktoś przekleił na przykład nazwę teatru i tytuł spektaklu, który jest akurat grany i wkleił w tym momencie w Google Search Console czy w Google Analyticsie macie taką pikę zapytań brandowych. I to, co już wspominałem, pominę na razie social media, zaraz do tego wrócę, natomiast blogerzy i outreach, do kupowania tanich publikacji z odnośnikiem. Możecie się zawsze, nikt wam nie zabroni, napisać do jakiegoś blogera, drugiej osoby z zapytaniem, hej, cześć, słuchajcie, mam tutaj artykuł, chciałbym artykuł u was powiesić, mam artykuł gotowy z linkiem do siebie, czy się zgodzicie? No jeżeli pewnie 10 na 11 osób się nie zgodzi, natomiast być może ta 11 owszem, więc w tym momencie zawsze będziecie wygrani, bo zrobicie sobie ruch i zrobicie sobie SEO, więc tego się nie bójcie. Nie bójcie się pisać do innych blogerów z zapytaniem, czy nie umieszczą informacji o waszej usłudze, czy o waszym produkcie. Najwyżej dostaniecie odmowę, a pozyskany, czy też w cudzysłowie nawet stracony czas na to i tak wam zwróci się w kosztach, bo tak jak mówię, 1 na 11 czy 1 na 100 zawsze warto pozyskać. Name, adres, phone, to co wspominałem do pozycjonowania lokalnego. Warto korzystać z katalogów branżowych, które są powiązane z waszą dziedziną, na przykład jeżeli pozycjonujecie szkołę językową, to w tym momencie odszukajcie katalogi czy spisy szkół językowych, są prowadzone przez różnego rodzaju firmy edukacyjne i tam można się umieszczać. Filmy i infografiki. Infografiki, jeżeli macie pomysł jakiś statystyczny i do zbudowania infografiki, bo budujcie, opisujcie tę infografikę, natomiast produkujcie również filmy. YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie i tam ludzie różnego rodzaju informacji szukają. Jeżeli prowadzisz przepisy, jeżeli prowadzisz jakikolwiek poradnik, jeżeli masz elektronarzędzia, to jak wymienić wiertło, jak zamontować listwę, jak przekręcić żarówkę, jak wymienić pralkę, wszystko da się nakręcić, nawet jedno-dwuminutowy filmik. Tutaj Mateusz pokazywał taki filmik, jak rozplątać łańcuszek. Przejrzyjcie sobie, jak rozplątać łańcuszek i zobaczcie sobie w Google Plannerze, ile tak naprawdę zapytań różnego rodzaju na frazę jak rozplątać łańcuszek istnieje. Sami się zdziwicie, bo prawdopodobnie kilkadziesiąt różnego rodzaju wersji. I wrócę do pierwszego punktu, czyli social media. Jeżeli chodzi o social media, budujcie i dbajcie o swoje social media, o Facebooka, o Instagrama, o YouTube, o LinkedIn, o Twittera. To wszystko nie ma bezpośredniego wpływu na SEO, nie buduje wam SEO, bo tam jest wszystko nofollow i Google nie wie, w jakim celu manipulujecie, natomiast to buduje wasz brand i pomaga wam zdobyć influencerów i tego typu osoby. Natomiast sygnały mogą wam bardzo pomóc w budowaniu zaufania i w budowaniu profilu. Zauważcie też to, co mówiłem na początku, że macie mnóstwo poleceń typu share content, tak? Te share contenty posiadają atrybut nofollow, natomiast im więcej tego jest, jeżeli zasięg tych wszystkich postów skumulujecie sobie, to nagle się okaże, że gdzieś tam w internetach, nagle na jakimś forum ktoś zaczął dyskutować o waszym kontencie, o waszej stronie i przez przypadek, w cudzysłowie, przez przypadek, nagle się okazuje, że macie ruch organiczny i linki organicznie posadowione. Warto coś takiego robić, warto dbać o social media. Czemu jeszcze warto dbać o social media? Z punktu widzenia organicznego jest to zarządzanie reputacją, czyli jeżeli ktoś wam nagle zacznie przeszkadzać, pisać o was różnego rodzaju dyrdymały, to w tym momencie na wasz brand i na frazę opinie rankują w tym momencie wasze profile, wasz brand, wszystkie wasze strony i te negatywne opinie jesteście w stanie zepchnąć w dół. Dlatego zbierajcie opinie, zbierajcie recenzje, czy to na Google, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej. Warto o to zadbać, to też ma jakiś wpływ na budowanie waszego brandu, a to z kolei się pośrednio przekłada na SEO, a to z kolei się przekłada na organik. I to, co wspominałem, social media i SEO.
budujecie networking, budujecie sieć swoich znajomych. Są to naturalni wasi influencerzy. Strasznie was lubią, strasznie was kochają. Niektórzy być może nie, ale tym bardziej pomagają budować brand i budują zasięgi. Są to fani waszego brandu i są to partnerzy strategiczni w biznesie. Szczególnie widać to na LinkedInie, gdzie powoli w ten sposób można pozyskać albo partnerów strategicznych w biznesie, albo przyszłych klientów. Dlatego w tym momencie uczulam, że pomimo tego, że robicie sobie SEO, robicie sobie organic, budujecie content, budujecie linki, budujcie również profile social mediowe. OK, i takie krótkie podsumowanie najsilniejszej techniki naszym zdaniem. Guest blogging, czyli wpisy gościnne, zawsze przynoszą najwięcej korzyści, ponieważ jeżeli z drugiej strony jest zadbany blog z fajną treścią i z fajnymi użytkownikami, to pomimo tego, że czasem trzeba wydać na niego te 100, czy 200, czy 500 zł, warto taki wpis pozyskać. Czasem taki wpis jest dużo, dużo lepszy niż 100 innych. Wypowiadajcie się w różnorodnej formie, czy to na podsumowania roczne, czy predykcje, czy tego typu rzeczy. Komentujcie wpisy, fora, blogi, próbujcie to robić. Może wam to na początku wychodzić gorzej, czasem lepiej, nie bójcie się tego. Dbajcie o fanpage, dbajcie w ogóle o profile social mediowe, czyli o was fanpage, Twitter, LinkedIn, YouTube, warto to robić. Jeżeli nawet nie chcecie robić SEO, to w tym momencie warto z tych social media korzystać, bo tam też są użytkownicy, szczególnie na Facebooku siedzi w tej chwili dużo osób. No i dbajcie o Google Moja Firma, czyli jeżeli macie biznes lokalny, to w tym momencie warto zadbać o tą wizytówkę, podpromować się, to jest bardzo istotne, przynajmniej na rynku lokalnym. Jakie linki możecie sami pozyskać? To jest taka metodyka. Blogi, przeczytaj, zrozum, napisz merytoryczny komentarz, spróbuj wstawić link. Na powiedzmy 2 na 10, 2 na 20 zawsze ktoś zostawi wasz link. Nieważne, tutaj podkreślam, nieważne, czy on jest nofollow czy dofollow, ważne, żeby to zostawić i pozyskać taki odnośnik. Fora, wyszukaj dyskusję, zarejestruj się, pogadaj, zostaw link. Wpis gościnny też. Napiszcie maila, jeżeli chcecie do, nie wiem, do blogera turystycznego, do blogera kulinarnego, hej, cześć, mam tutaj nowy zestaw, nie wiem, jakichś rzeczy, spróbujmy to podpromować. Dbajcie o social media, dbajcie o Google Moja Firma i sponsor i banner. Zaproponuj banner o współpracy, czy to na przykład koledze, czy koleżance, czy na przykład współpracownikowi, natomiast możecie też zasponsorować, nie wiem, kredki do szkoły i poprosić, żeby szkoła napisała parę słów, ciepłych słów o was i linka podała. Możecie wysłać karmę dla zwierząt, tutaj też możecie poprosić o linka. Ludzie żebrają o linki, więc dlaczego nie można pożebrać o lajki i o linki w tym momencie. OK. Jeżeli chodzi o treści, Mateusz dzisiaj już dużo na ten temat powiedział i tak jak mówił, optymalizujemy stronę główną, kategorię pod kategorię, opisy usług, produktów i blogi. Wszystko jest niestety zależne od branży i od tego, w jaki sposób to będziecie pisali i w jaki sposób do tego podejdziecie. To, na co zwracał Mateusz uwagę, czyli pamiętajcie, że jeżeli ktoś przyjdzie na waszego bloga, to warto, żeby skonwertował, czyli w jakiś sposób przekierować go na stronę www, bez względu na to, czy sprzedajecie usługę, czy sprzedajecie jakiekolwiek produkty, warto tego klienta z tego bloga zawinąć i pokazać mu, że może coś kupić na stronie www, czyli róbcie linkowanie wewnętrzne. Nie zapomnijcie o call to action z bloga, żeby tego klienta koniecznie tam żeby skonwertował. Dlaczego? Dlatego, że waszym głównym celem jest sprzedaż. Zastanówcie się zawsze, jeżeli napiszecie artykuł blogowy, postawcie się w roli klienta. Przeczytajcie swój własny artykuł albo koleżance, koledze lub osobie w domu, żeby przeczytali i zapytajcie ich, co teraz zrobisz. No i jeżeli on powie, że nic, przeczytałem i zamknie przeglądarkę, to oznacza, że nie skonwertował. Natomiast jeżeli powiesicie tam jakiekolwiek reklamy bądź zachętę do konwersji, to on albo kliknie w usługę, albo kliknie w baner, albo kliknie w telefon, albo kliknie w reklamę jakiegoś produktu tylko po to, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Jak już kliknie produkt i wejdzie do e-commerce'a, no to można powiedzieć w cudzysłowie, jesteś mój. Mateusz pokazywał dzisiaj przykłady Direct Answer Boxów, ja tutaj pokazałem dwa.
Natomiast dlaczego pokazuję jeszcze raz to samo? Analizujcie konkurencję i patrzcie, co oni robią. Zawsze możecie sobie powiedzieć, że nie dacie rady tutaj się pojawić. Otóż nie, jeżeli domena jest stara i zadbana i dobrze prowadzona, jak to się mówi po Bożemu, to jest duża szansa, że tutaj się dostaniecie. Wejdźcie na taki artykuł i spróbujcie powielić albo na kartce wypisać sobie jego konstrukcję. I to, co Mateusz wspominał, aha, jest H1, no to wiem, że tytuł musi być w H1, jest lead, taki wstępnie jak ze słowem kluczowym, okej, to też to wykombinuję. Jest śródtytuł w H2, okej, ten śródtytuł posiada słowo kluczowe, to też tego użyję. I co jest pod tym śródtytułem? Są punktory, czyli są wypunktowania, są wypunktowane produkty, to ja też tak zrobię. Dzięki temu możecie sobie wyprodukować dokładnie taki sam artykuł, taki sam schemat i tym schematem iść. Jeżeli chcę wyprodukować treść do rankingu, robię treść do rankingu. Jeżeli chcę zrobić treść słownikową, robię treść słownikową. I tu macie taki przykład, w jaki sposób można do tego podejść. Przeanalizuj konstrukcję i przeanalizuj konkurencję. Zrób szkic artykułu i tego się trzymaj. Czyli masz tytuł, lead, kotwicę, jeżeli ten artykuł jest bardzo, bardzo długi, śródtytuł z nazwą produktu, paragraf opisujący dany produkt. I tutaj napisałem powtórz x razy. Czyli jeżeli macie 10 produktów, powtarzacie to 10 produktów. Jeżeli powtarzacie to 20 razy, to macie 20 produktów. Dzięki takiemu podejściu i takiej konstrukcji jest duża szansa, że Google będzie lubiło wasz artykuł. W tym momencie taki direct answer box wykorzystacie i jest szansa, że się pojawicie. Natomiast nawet jeżeli się nie pojawicie, to jest duża szansa, że dość szybko na frazę ranking plus coś tam pojawicie się w top 10. I jest duża szansa, że będziecie mogli dzięki temu pozyskać ruch organiczny. I to, co jest ważne, taka konstrukcja artykułu powoduje, że siłą rzeczy ten artykuł będzie na 4, 5, 7, 8 tysięcy znaków. Nie będziecie się musieli zastanawiać wtedy, czy ja przekroczyłem 2000 znaków, czy ten artykuł jest merytoryczny. Nie, jego długość wyjdzie sama z siebie. OK, to co zrobić z usługą? Usługi z reguły są sprzedażowe i trudno jest scharakteryzować usługę na 10 czy 20 tysięcy znaków. Wyjątkiem są SEO-wcy i ich strony. Natomiast jeżeli przeanalizujecie tak samo konstrukcję, zrobicie sobie szkic, użyjecie słów kluczowych, to ta usługa wyjdzie na około 2,5 do 3 tysięcy znaków. Natomiast co jest istotne w takiej usłudze? Bardzo istotne jest, żeby jeden albo dwa paragrafy były punktorami, czyli takimi punkcikami, zaletami, czyli żeby skorzystać z danej usługi musi być to, to, to i to. Nie wymieniajcie cech danej usługi, czy nawet cech produktu w formie zdania z przecinkami. Nie, taka konstrukcja się nie sprawdza. Natomiast jeżeli zaczniecie stosować punktory, czyli z punktu widzenia SEO macie słowa kluczowe, ale ta z punktu widzenia użyteczności ten artykuł jest przyjazny dla oka i dobrze się go czyta, warto takie rzeczy i takie konstrukcje realizować, ponieważ Google też takie rzeczy lubi. OK, to teraz mi powiedzcie, ile pisać treści na bloga miesięcznie. Ja tutaj postawiłem jedynkę. Tak, minimalna ilość to jest jeden, czyli bez względu na to, co robicie, czy jesteście kominiarzem, czy jesteście stolarzem, czy oczyszczacie kanalizację, czy jesteście szambonurkiem, czy kwiaciarnię prowadzicie, piszcie bloga, piszcie artykuły na ten temat, na temat swojej niszy, swojego zawodu, czy też tym, czym się zajmujecie. Nawet jeden artykuł potrafi przynieść wam dużo korzyści, ponieważ to zbuduje waszą eksperckość. Taki jeden artykuł potrafi być nośny, na przykład wpisujecie sobie, co oznacza niebieska róża, ten artykuł nie pracuje przez wiele miesięcy, natomiast w walentynki wszyscy sprawdzają, co oznacza niebieska róża. Ile minimalnie pisać? Najlepsze rezultaty naszym zdaniem to jest 3-4 artykuły miesięcznie. Jest to mniej więcej i odpowiada jednemu artykułowi na tydzień i to jest wystarczające. Myślę, że każdy z nas jest w stanie napisać jakikolwiek artykuł w ciągu jednego tygodnia, podchodząc do niego kilka razy. I nie martwcie się tym, że napiszecie go źle, dobrze, półdobrze, średnio najeża. Jeżeli nie czujecie się, że napisaliście go dobrze, czy też z błędami, napiszcie go w takiej formie, dajcie komuś do sprawdzenia. To wiele nie kosztuje, natomiast w tym momencie będziecie mieli fajnie przygotowany artykuł. I oczywiście możecie skorzystać z różnych narzędzi do słów kluczowych, czy to Senuto, czy to Surfer SEO, czy Semstorma, żeby zobaczyć, jak taki artykuł można zoptymalizować.
I to, co Mateusz wspominał, w jaki sposób prowadzić bloga, tutaj jest jeden przykład prowadzonego bloga, tutaj pozwolę sobie na dygresję, Mateusz, pozdrawiam cię, to jest twój wyczyn, tak, noindex na blogu, gratulacje. Natomiast jeżeli będziecie sukcesywnie budowali swojego bloga, to to jest taki wyczyn, że wyjechaliśmy tam z 200-300 przeklików miesięcznie, natomiast teraz obecnie mamy 6-7 tysięcy przeklików miesięcznie, budując sukcesywnie bloga, kilka dosłownie artykułów miesięcznie. Dlaczego też warto budować bloga, warto budować i inwestować w treści? Zobaczcie, to jest sezonowość, to jest bardzo istotna sprawa. Przez cały rok może nie być zysku z danego bloga, natomiast jeżeli go będziecie świetnie prowadzili, bo na przykład jest to blog dotyczący prezentów na, tutaj prezenty na cokolwiek, to w tym momencie zaraz po 2 listopada zaczyna się ruch i wszyscy na gwałt zaczynają kupować prezenty i zaczynają kupować różnego rodzaju rzeczy pod choinkę. W związku z tym ten blog nagle się okazuje, że jest zbawieniem, pomimo tego, że przez prawie cały rok nie przynosił nam korzyści, to nagle się okazuje, że przed świętami Bożego Narodzenia tam jest 20, 30, 100 razy więcej ruchu niż przez cały rok. Dlatego warto o tym pamiętać. I teraz narzędzia, z jakich warto skorzystać. Z jednej strony macie narzędzia płatne, z drugiej strony macie narzędzia darmowe. I jak widzicie, narzędzia płatne nie są tanie i z nich korzystają SEO-wcy. Senuto tutaj polecam skorzystać, minimalny abonament 39 zł miesięcznie, promocje z okazji tarczy. Jest SEMStorm, Surfer, SEO, Ahrefs, Majestic, Clusterix, Screaming Frog, Sitebulb. Ja są to jak gdyby podstawowe narzędzia do audytu, do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz. Niestety w przypadku Ahrefsa żadnych opustów z tytułu koronki mieć nie będziecie. Natomiast po prawej, przynajmniej z mojej strony, są darmowe narzędzia typu Google Planner, Google Trends, Xenu. Answer the Public przynajmniej częściowo jest bezpłatny, Keyword Tool.io przynajmniej częściowo bezpłatny, no i zawsze bezpłatne narzędzia Google, czyli Google Search Console i Google Analytics. W przypadku narzędzi GSC i GA uczulam i polecam raz na 2-3 tygodnie zaglądać, analizować, patrzeć, na jakie słowa kluczowe pojawiają się nasze strony. Czasem możecie wychwycić ciekawe słowa kluczowe, na które albo napiszecie nowy artykuł, albo rozbudujecie bieżący artykuł. I tutaj też uczulam, to kosztuje was tylko i wyłącznie czas i waszą energię i troszeczkę wiedzy, tak, i troszeczkę analityki, i to sami robicie za darmo. Dlaczego warto korzystać z Google Trends? Oczywiście tutaj jest przykład, czy można, jak widzicie, od mniej więcej 8 marca wszyscy pytają, czy można iść i gdzie, czy można wyjść, czy można zamrozić drożdże, czy można jechać na działkę, czy można wyjechać do Niemiec, czy można jechać do innego miasta i tego typu rzeczy. Natomiast warte uwagi jest również w Google Trends analizowanie sezonowości, czyli żeby wiedzieć, kiedy mam się zacząć pozycjonować na dane słowo kluczowe. Tu jest przykład trzech słów kluczowych: olejka do opalania, kremu do opalania i kremu przeciwsłonecznego. Jak widać, przez ostatnie 5 lat te wykresy są w miarę zbieżne. I teraz jeżeli analizujecie sobie trendy dla waszego słowa kluczowego, to musicie sobie pomyśleć, skoro ja chcę być na dany sezon, powiedzmy w top 10, nie mówię o top 3, ale w top 10 mieć jakiś ruch, to muszę się zacząć pozycjonować albo po sezonie, żeby wyjechać na sezon następny, albo w trakcie sezonu, żeby też wyjechać na sezon następny. Unikajcie proszę sytuacji takiej, że przychodzicie do, czy też chcecie wypozycjonować sobie na frazę kite style, kite surfing, czyli pływanie na skrzydle ze zużyciem skrzydła na helu w kwietniu, kiedy sezon zaczyna się już w maju. Otrzymacie wtedy odpowiedź, tak, w kwietniu, ale następnego roku będziecie w top 10, natomiast za miesiąc się po prostu nie da. Więc uczulam, badajcie sezonowość. Tutaj jedno też z narzędzi, screen mój ulubiony, jako szukać Alkomat. Zawsze polecam przeanalizować słowa kluczowe, ale przede wszystkim zlepki słów kluczowych tworzące zapytania, czy typu jak oszukać, i zobaczcie, jakich słów, jak oszukać, jakich pytań poszukują użytkownicy pod kątem, co chcą oszukiwać. Warto w tym momencie pod tym kątem sprawdzić słowa kluczowe, pytania i pisać content i pisać treść.
Jeżeli nie możecie korzystać z Ahrefsa, to możecie korzystać z Zenuto. Jedna z opcji, która jest dostępna, to jest analiza słów kluczowych, czyli możecie sobie porównać, kto jest, czy wasza strona jest w top 10, a konkurencji nie ma, lub odwrotnie, na jakie słowa kluczowe wasza konkurencja jest w top 10, a na jakie słowa was nie ma. I w tym momencie wiecie, na jaki content, na jakie słowa kluczowe się budować. Inne narzędzie również polecam, narzędzie SEMStorm, różnego rodzaju opcje są dostępne, czy to generator tematów, czy suggester, czy słowa kluczowe, czy generator słów kluczowych. Również posługujemy się tym narzędziem w swojej pracy. I narzędzie SurferSeo, które ma dużo różnych ciekawych funkcjonalności, natomiast my przede wszystkim korzystamy z Content Editora. Ukłony chłopaki, Content Editor jest przyzajebisty, bardzo często podpowiada bardzo ciekawe rzeczy i dzięki temu wiemy, jak zoptymalizować teksty. I taki krótki też przepis, jak sobie radzić ze słowem kluczowym i co z nim zrobić. Jeżeli macie dane słowo kluczowe, to wpiszcie je do dowolnego narzędzia. Korzystajcie z Answer the Public, z Keyword Tooli, z darmowych czy półdarmowych narzędzi i zobaczcie, co one wyplują. One wyplują słowa kluczowe i wyplują najprawdopodobniej pytania związane z danym słowem kluczowym. Podzielcie je sobie. Słowa kluczowe, nie mam danej kategorii, to zbuduję na nią kategorię. Mam daną kategorię, to zobaczę, czy na dany temat mogę napisać jakiś artykuł blogowy. Tak? Tylko unikajcie takiej też rzeczy, że na przykład na frazę zaręczyny piszecie portal ślubny, a jednym z popularnych pytań jest, jak zrobić zaręczyny w grze The Sims 3, że to się po prostu nie sprawdzi. Jeżeli napiszecie tą treść, to wykorzystajcie albo narzędzie SEMStorm, ma tam edytor, albo ewentualnie narzędzie SurferSeo lub dobrego copywritera, lub sami się nauczcie pisać te treści pod kątem SEO i je zoptymalizujcie. Jeżeli nie umiecie, zawsze możecie poprosić jakiegoś znajomego SEO-owca, który wam to zoptymalizuje, pokaże, jak to się robi w ramach konsultacji i w tym momencie nauczycie się tego robić. To, co wspominałem dzisiaj, przygotujcie i wrzućcie swoją treść na social media. Nie zapominajcie, że tam też są wasi użytkownicy i tam stąd też można pozyskać ruch. Oczywiście dzisiaj mówimy o SEO i o organiku, natomiast ten ruch social media i to zainteresowanie przełoży wam się pośrednio na organik, bo a nuż widelec ludzie zaczną do was linkować i cytować was, dając linki do waszego artykułu, czy do waszej porady, czy do przepisu, czy do strony głównej. Warto. Zróbcie link building. Dostaliście dzisiaj taką pigułkę wiedzy, gdzie możecie co robić. Jeżeli dobrze byście to rozegrali, to ukłony, ale pewnie na blogu Ani Lewandowskiej czy innej fitnessiarki dacie radę przemycić link. Da się, sprawdziłem. I sprawdzajcie statystyki i konwersję. Zawsze uczulam na taką rzecz. Wy zbudujcie linki wewnętrzne, na blogu zróbcie konwersję tak, żeby zachęcić użytkownika do klikania i do przechodzenia na usługę, czy też na produkty, tak, żeby kupili. I to koło się zamyka. Znowu bierzecie następne słowo kluczowe i cały czas to optymalizujecie. Największym kosztem waszym w tym kole to jest poświęcenie, to jest czas. To są godziny, które w tym momencie zainwestujecie, a one zaprocentują wam za miesiąc, dwa, trzy, nawet za 10 miesięcy, niech zaprocentują, ale zaprocentuje, bo te wyniki będą długotrwałe i stałe. I ostatnie darmowe narzędzie SEO to jest wasza konkurencja. Mateusz dzisiaj pokazywał, że możecie z różnych serwisów ściągać różnorodne pomysły. Zobaczcie, co robi wasza konkurencja. Nie ma bloga? Załóżcie bloga. Nie ma treści na kategoriach? Załóżcie treści na kategorii, tak? Nie robi linkowania wewnętrznego? Zróbcie linkowanie wewnętrzne. O, oni mają ciekawe rozwiązanie pod kątem słów kluczowych, na przykład obrazy na płótnie, na pomarańczową ścianę. Są takie zapytania, one mają zero wyszukań, natomiast doskonale konwertują, bo to jest jeden użytkownik w miesiącu to napisze i jeżeli wy to zrobicie, to w tym momencie ten użytkownik u was kupi daną rzecz. Także nie bójcie się ściągać pomysłów i wzorować na konkurencji i pisać nawet w taki sam sposób jak konkurencja. Tego wam nikt nie zabroni. Podsumowując, co możesz wykonać sam. Treści pisz, rozwijaj, nie przestawaj. Nie bój się pisać tych treści, to jest bardzo ważne, żeby się rozwijać. Link building, korzystaj z for, blogów, z portali, z wpisów gościnnych.
zawsze możecie zapytać, zawsze możecie zostawić linka, albo wam, was ktoś zmoderuje na forum, albo wam da bana. Trudno, nie ma co rozpaczać. Prowadźcie bezwzględnie social media i promujcie swoje, w cudzysłowie, SEO social media. Google Search Console i Google Analytics. Analizuj, wyciągaj wnioski i optymalizuj. Nie bój się wyciągać wniosków, nie bój się popełniać błędów. Każdy z nas, nawet ci najlepsi SEO-wcy popełniają błędy, uczą się, testują i analizują. Jeżeli nie popełniasz błędów, nie uczysz się, a jeżeli popełniasz błędów, to tym bardziej, uczysz się i będzie wszystko dobrze. Podglądaj konkurencję, tego wam nikt nie zabroni, ściągajcie pomysły, warto w tym momencie wzorować się na konkurencji. A jak nie wiesz, zapytaj, my ci bardzo chętnie pomożemy. Ja dziękuję ze swojej strony za uwagę. Karolina. Jestem. Dobra, dzięki bardzo za kolejną, drugą część wyczerpującej wiedzy na temat tego, jak robić SEO samemu. Pytań się troszkę nazbierało w międzyczasie i może zaczniemy od razu od tego, które pojawiło się jako pierwsze. Norbert pisze, że ma trzy pytanka. Prowadzi stronę internetową jako tłumacz języka arabskiego. I pytanie numer jeden brzmi, z jakiego powodu Google pokazuje go dość wysoko przy frazie tłumacz języka arabskiego, jednak przy podobnej frazie tłumacz arabski nie pojawia się w wyszukiwarce? Tutaj kwestia jest też intencji tego, jak dane zapytanie rozumie i klasyfikuje Google. Zwróćcie uwagę, że jeśli wpiszecie tłumacz języka arabskiego, to rzeczywiście proponuje w pierwszej kolejności tłumaczy przysięgłych, natomiast jeśli wpiszemy tłumacz arabski, to w pierwszej kolejności będzie translator Google'a, czyli tak jakby rozumie to jako tłumacz z arabskiego, albo tłumacz arabski na. Ja bym natomiast na jedną rzecz, Mateusz, przerwę ci, jest taki pan arabski, więc tutaj też odnośnie intencji też bym uważał, ponieważ jeżeli ktoś ma na nazwisko arabski, jest dość popularny i znany, to też to może być podstawiane. Zgadza się. Natomiast tutaj no, kwestii tak na dobrą sprawę może być wiele. Dlaczego na takie hasło dana strona jest w topach, a na drugie już nie? To jest kwestia optymalizacji site'owej, tego jaka fraza, czy jakie frazy pojawiają się w treści, w tych kluczowych punktach, nie wiem, profilu linkowania tego, co mamy tak na stronie, więc tutaj jakby nie można tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dobra, pytanie numer dwa od tej samej osoby. Czy umieszczenie linka do filmu na YouTube mającego kilka tysięcy wyświetleń wpływa na pozycjonowanie strony w Google? Tak. Odpowiedziałeś na to. Tak. Nawet bardzo, ze względu na to, że po pierwsze optymalizujesz samego YouTube'a pod kątem SEO i jeżeli tam umieszczasz link do descriptionie, link do siebie, to ma to jak najbardziej wpływ. Z drugiej strony, tak czy inaczej pozycjonujesz swój serwis, więc niejako też wypychasz ten film do góry, tak, w wynikach. Więc zauważ też, że to też jest istotne, w jaki sposób zoptymalizujesz ten film. Jeżeli ten film ma tytuł taki jak pytanie, które bardzo często użytkownicy wpisują, to na różnego rodzaju warianty tego pytania ten film zaczyna się też pokazywać w wynikach Google'a, tak? Więc jak gdyby to są naczynia połączone, że z jednej strony film ciągnie ci wpis, z drugiej strony wpis ciągnie ci film do góry, tak? Więc to jak najbardziej jest zasadne. A tutaj jeszcze Norbert uściśla, że chodziło o umieszczenie linka do swojej strony internetowej w opisie filmu na YouTube. No to, ale to odpowiedziałeś. No to tak. Dobra. I trzecie już szukam. Dobra, trzecie pytanie brzmi, czy prawdą jest, że z powodu koronawirusa opinie Google zostały zawieszone? Otrzymał ostatnio dwie opinie, które jednak nie pojawiły się na profilu jego firmy. Tak. Zgadza się. To jest zablokowane, żeby chronić przedsiębiorców. No. Tak. Dobra, no to nie wiedziałam nawet. Dobra, cofamy się. Jeżeli ktoś w międzyczasie ma pytania, to proszę zadawać, bo mamy czas na nie. Dobra. Kasia pyta o to, jak załapać się na direct answer. Czy macie jakieś sprawdzone praktyki? Mateusz, ja? No, Mateusz. To ja mogę, pewnie. Jeśli chodzi o sprawdzone praktyki, no to na przykład my uważamy, że słowniki bardzo dobrze się sprawdzają, szczególnie jeśli mamy jakieś fajne
fajną branżę, gdzie tych pojęć jest sporo. My jako fabryka marketingu wdrażamy słownik, bo uważamy, że właśnie pod tym kątem będzie on przydatny. Też ze względu na sam fakt, że to Wikipedia ma najwięcej direct boxów w sieci, więc no, idąc z tym tropem, wniosek jest dość prosty. Jak również klientów często rekomendujemy rankingi, chociażby na bieżące miesiące czy na bieżący rok, w zależności od tego, w jaki sposób użytkownicy formułują zapytania. Jeśli chodzi o samą konstrukcję on-site'ową treści, no to tytuł w formie pytania, bądź wśród tytuły w formie pytań, bo tutaj ten direct box nie zawsze będzie zaciągnięty pierwszy akapit. Jeśli Google znajdzie, mieliśmy takie przypadki, że Google na przykład znalazł ten direct boxa gdzieś w treści, czyli pytanie było dopiero gdzieś tam w trzecim czy czwartym wśród tytule zadane, to wtedy też potrafił wyciągnąć tą informację do direct boxa. Jeśli chodzi właśnie o słownik, no to wiadomo, tekst o charakterze definicji, taka konstrukcja. Dobrze, jeśli adres URL będzie zawierał to słowo kluczowe w metatagach, czy w nagłówkach, czyli taka standardowe punkty optymalizacyjne. Dodatkowo oczywiście frazy jak najdokładniejsze, no bo to co widać przy direct boxach, to znaczna ich większość, poza oczywiście hasłami takimi słownikowymi, to są frazy składające się z kilku słów i są to frazy długogonowe o niższych miesięcznych potencjałach. Ja jeszcze dodam tutaj, że nowe domeny nie mają szans na direct masterboxa. Po prostu muszą to być domeny zadbane, starsze, kilkuletnie. Natomiast w dzisiejszym webinarze u Mateusza i u mnie było kilka screenów, jak również propozycja rankingowa, więc sugeruję mu przeanalizować to, co pokazaliśmy, wyciągnąć wnioski i zastosować. Średni czas na czekanie na direct answer boxa to jest od 3 do 4 miesięcy od dobrej optymalizacji artykułu. Dobra. Kolejne pytanie od Kasi. Czy odświeżacie wpisy blogowe i jeżeli tak, to jak często i jakie to daje efekty w SEO? Może Paweł? Ja zacząłem niedawno, od listopada, odświeżać troszeczkę niektóre wpisy. Efekty są różne, raz lepiej, raz gorzej. Z reguły raczej nie wraca się do odświeżenia starych wpisów, ponieważ one dotyczą jak gdyby starych rzeczy. Jeżeli się zmieniały na nowe, to lepiej jednak jest zrobić nowe artykuły, a ze starego przelinkować do nowego artykułu, żeby go wzmocnić. No chyba, że dochodzi do kanibalizacji, no to wtedy się po prostu trzeba zastanowić, czy rzeczywiście nie lepiej odświeżyć stary wpis, a o nowym zapomnieć. Tak, Mateusz? Wszystko się zgadza? Tak najbardziej. Też się rzeczywiście zdarzają wpisy, które szczególnie jeśli chodzi o jakieś tam na przykład rankingi, no, gdzie można zupdate'ować treść i datę publikacji, natomiast wtedy ważne, żeby w adresach URL ta data się nie pojawiała, żeby cały czas, że tak powiem, ten sam adres URL był, żeby nie trzeba było wykonywać przekierowania, żeby tej mocy SEO gdzieś tam nie tracić pomiędzy przez 300 jedynki. Tak, ja tutaj jeszcze mogę od siebie dodać, że to, co my refreshujemy, czyli to, co odświeżamy, to są właśnie evergreeny, czyli takie artykuły, które tak naprawdę one są stale czytane i stale ważne, ale na przykład niektóre dane się zdezaktualizowały i warto po prostu je odświeżyć na przykład na 2020 rok, nie? Jeżeli zmieniły się na przykład w porównaniu do 2 lat wstecz. Ja tylko sygnał dla Google. Ja tylko uczulam na to, żeby nie aktualizować galerii obrazów, na przykład w portalach turystycznych, czy też tam, gdzie są, no, w tym momencie o obozach i koloniach dzieciaki mogą zapomnieć. Natomiast generalnie, jeżeli są galerie obrazków z 2017, 16, 18, 19, to nie orzemy tego, nie blokujemy, tylko zostawiamy normalnie i każdą następną galerię budujemy na następny rok, ze względu na to, że użytkownicy lubią patrzeć wstecz, jak coś wyglądało kiedyś. W związku z tym nie wszystko się odświeża, czy też nie wszystko pisze się po staremu, trzeba po prostu pisać nowe strony, nowe galerie. Dokładnie. Dobra.
Damian pyta, jeśli jako przedsiębiorca mam 20 godzin dziennie i 1000 zł budżetu na działania, to co waszym zdaniem powinienem zrobić? Czyli tutaj chodzi o taką priorytetyzację pewnie. Tak, jeszcze tutaj mogę, jeśli mogę. Przy 20 godzinach miesięcznie zacząłbym po prostu... Kupić cenę to chyba 39 zł miesięcznie. Właśnie, ale właśnie. Tutaj jeszcze przerwę, że właśnie teraz jak wprowadziliśmy ten pakiet, to jeżeli kupuje się od razu na rok, to nawet nie jest za 39, ale za 19 zł miesięcznie, więc promka. No to Damian, masz już od jednej 19 zł zostaje 900 coś tam. Tak, natomiast zacząłbym po prostu od tego, żeby przeanalizować konkurencję, sprawdzić, w jaki sposób mają zbudowaną architekturę informacji, nawigację menu. Potem wszedłbym na Synuto Tarcza, umówił się na bezpłatne konsultacje, żeby zachować budżet. I następnie, tak, tutaj jeśli byłoby tych kategorii, jeśli mówimy tutaj o sklepie e-commerce, dużo do opisania, dużo produktów, no to 1000 zł stricte bym przeznaczył na copywriting, na opisywanie zgodnie z tymi ustaleniami, które sobie byśmy ustalili właśnie przy takich konsultacjach. Paweł? Ja jeszcze dodam, że z tych 100 czy z tego 1000 zł wykroiłbym budżet około 100 zł na działania na Facebooku. Jeżeli nasza branża może mieć zasięg social media, to na przykład jakiś któryś artykuł blogowy, który na przykład uważamy, że jest ciekawy bądź jest poczytny, wrzuciłbym na Walla i podpromował dosłownie 100 zł na jeden tydzień, żeby on do grupy docelowej dotarł. I dzięki temu możemy jeszcze pozyskać sobie ruch w social media i zbudować ten ułamek brandu na Facebooku. Tak? Także oczywiście te 20 godzin to jeszcze w tym analizy jakiś, pewnie Damian jeszcze by sugerował jakiś link building zrobić, czyli w tym momencie może wirtualne te 1000 zł, ale na przykład spożytkowałbym tą przysłowiową stówę, czyli godzinę pracy SEO-owca na wyszukanie dosłownie kilku, nie wiem, 5, 6, 7 miejscówek, gdzie mogę umieścić link do siebie, czy to forum, czy to blog, i też przypominam, bez względu na to, czy to jest no follow, do follow, żeby zostawić link do siebie, czyli tą stówę na godzinę bym przeznaczył, żeby ktoś tego poszukał i zrobił mi taki outreach. Dobra. Pytanie kolejne od Sebastiana. Hej, wspomniałeś, czy wspomnieliście, że aby pojawić się w wyniku zero, domena musi być stara i zadbana. Co to właściwie znaczy ta stara? Tak jak ja. Przepraszam. Oj, chyba nie. Wiesz co, generalnie jest tak, że najmłodszą domenę, jaką spotkałem, żeby zaczynała mieć direct answer boxy, to było coś koło 5 lat, także wcześniej nie widziałem answerboxów, przynajmniej ze swojego doświadczenia. Gret ma lat 10 i dostał dopiero w tym roku pierwsze direct answerboxy i hałtu, ale hałtu jak gdyby zrobione jest fragmentami rozszerzonymi. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy pod opieką, to z reguły są to domeny 6, 7, 10, 12-letnie. I tam wchodzi jak w masło, tak? Tam jest wtedy tylko kwestia konkurencyjności, kogo się wypchnie albo kto nas wypchnie. Natomiast generalnie minimum to jest chyba 4 albo 5 lat, jeśli dobrze pamiętam domenę. No to trochę trzeba poczekać jednak. Cierpliwość. Tak, SEO to bardzo ważna cnota. Kasia pyta, jaki według was jest najlepszy CMS do prowadzenia bloga i sklepu? Nie Joomla, przykro mi. Natomiast generalnie większość korzysta z WordPressów i jak gdyby na WordPressach się wszystko opiera, natomiast mamy doświadczenia z Typo 3, świetnie działa, świetnie wchodzi, widziałem jeszcze jakieś tiny CMS, natomiast 99% mojej styczności było z WordPressem i 2 bądź 3 przypadki z Typo 3 i to wszystko. Mateusz? Ja uważam, że Presa bardzo dobrze sobie radzi i Magento, tak samo no, tutaj WordPress z e-commerce'em jest jak najbardziej okej. Okay. Dobra, jeszcze tutaj co do prowadzenia bloga e-sklepu. Odeślę cię, Kasiu, do nagrania webinaru, który prowadził Marcin Kordowski bodajże 2 tygodnie temu, czy tydzień temu, już mi się mylą te dni w tej kwarantannie. I on tam bardzo dużo mówił w ogóle na temat treści dla sklepu e-commerce, ale też mówił o platformach i o tym, co najlepiej wybrać, więc warto zobaczyć.
Kolejne pytanie od Sebastiana. Zauważyłem, że frazy sezonowe szybciej aktualizują topy w miesiącach, kiedy są częściej wyszukiwane. Czy częstotliwość wyszukiwań wpływa na częstsze aktualizacje wyników wyszukiwania przez Google? Nie zaobserwowałem takiej korelacji. Mateusz? Ciężko powiedzieć o takiej zależności. Szczerze mówiąc, nie obserwowaliśmy tego pod takim kątem. Codziennie gdzieś tam te wyniki są przetasowane praktycznie, może nie przetasowane, ale gdzieś tam się zmieniają. Może Sebastian dąży do tego, że wzrost CTR-ów i wzrost klikalności wpływa na wyniki w SERP-ach. No, nie ma takiej korelacji, przynajmniej nie widziałem takiej zależności. Jeszcze co do CTR-ów właśnie, to miałam powiedzieć w webinarze i o to mówię. Właśnie opublikowaliśmy dzisiaj nasze badanie na temat CTR-ów SEO. Zaraz Wam wyślę linka w komentarzach, żebyście mogli sobie zajrzeć. Naprawdę warto, bo przebadaliśmy tam to, jakie są CTR-y w SEO w zależności od tego, czy mówimy o frazach brandowych, czy o niebrandowych, w jakich kategoriach tematycznych są te frazy. Dużo wiedzy, link poszedł w komentarz, więc polecam zajrzeć. Dobra, kolejne pytania. Czy PBN jest bezpieczny? Trzeba je trzymać na różnych IP, czy 2-3 sekundowy landing przekierowujący z krótkim opisem, logiem danej firmy przy afiliacji to dobry pomysł? Nie mam do czynienia z PBN-ami, nie mam doświadczenia z PBN-ami. Mateusz? Tak samo. Dobra, to niestety Maciek... Przykro mi, ale nie jestem w stanie pomóc w tym zakresie. Nie w tym pytaniu. Dobra. Czy przy ustalaniu fraz kluczowych strona sprzedająca usługi ogólnopolskie powinna lub musi na swoim blogu stosować również frazy lokalne, na przykład Escape Room Poznań? Na co zwracać uwagę przy ustalaniu fraz w Synuto? Ilość wyszukiwań, trudność słowa, pozycja. W jaki sposób spośród 700 fraz, kiedy zastosowałem już filtry pozycja powyżej 11 i poniżej 30, wyszukiwań poniżej 200, wybrać te z największym potencjałem? Okej, okay, to może po kolei. Jeszcze raz, Paweł, powiedziałeś? Muszę się wczytać, bo tego jest dużo. Okej, okay. Ja zacznę może od pierwszego pytania. To, czy ustalanie fraz kluczowych... Nie, spokojnie, widzę poprawię, także okej. Okay. Możesz schować. Czy przy ustalaniu fraz kluczowych strona sprzedająca usługi na swoim bloku powinna stosować frazy lokalne, na przykład Escape Room Poznań? Fraza Escape Room Poznań kierowalibyśmy, czy zlokalizowalibyśmy w strukturze sprzedażowej, czyli jeśli mamy sieć escape roomów w różnych miastach, to robimy po strony na miasta, lub jeśli mamy jeden escape room w Poznaniu, to będzie to jedna z naszych głównych fraz kluczowych i będziemy ją wtedy kierowali na stronę główną, czyli to stronę główną lub stronę dla lokalizacji zoptymalizujemy wokół takiej frazy. Natomiast nie znaczy to, że na blogu mamy tej frazy unikać. Mówiliśmy tutaj dużo o linkowaniu wewnętrznym i w związku z tym na blogu, jeśli opisujemy jakiś jeden z naszych pokoi, jak wygląda, czy na czym polega zagadka, to jak najbardziej taką frazę możemy użyć w treści. Nie optymalizujemy takiego artykułu pod tą frazę, natomiast jeden czy dwa razy, jeśli się taka fraza pojawi, to nie będzie nam tutaj to szkodziło, wręcz nam może pomóc. Jeśli użyjemy jej właśnie do linkowania wewnętrznego, czyli podlinkujemy, zakotwiczymy w niej adres URL podstrony, która chcemy, żeby wyświetlała się w wynikach wyszukiwania na dane zapytanie. Dalsza część, na co zwracać uwagę przy ustalaniu fraz w Synuto. Ilość wyszukiwań, trudność słowa, pozycja, w jaki sposób spośród 700 fraz, kiedy zastosowałem już filtry, wybrać te z największym potencjałem. No tutaj kwestia też właśnie zrozumienia potrzeb użytkowników i tego, jak czego oni chcą, żebyśmy tutaj nie, jeśli mamy escape room w Poznaniu, żebyśmy się nie pozycjonowali na frazę escape czy escape room, bo to niekoniecznie musi być, niekoniecznie musi przynosić nam konwersję. Co prawda, fraza escape room przez konotacje lokacyjne będzie miała tutaj duże znaczenie i może przynosić, chodzi tutaj głównie o przykład, może bardziej chodziło, lepszym przykładem byłoby po prostu jako escape. Chodzi o to, żeby po prostu dopasować frazy rzeczywiście do naszego biznesu, żeby rzeczywiście użytkownicy wpisujący dane hasła, wchodząc na naszą stronę, dostawali to, czego potrzebują, żebyśmy się nie pozycjonowali
na frazy, czy żebyśmy się nie skupiali na frazach, które będą zbyt ogólne względem tego, co oferujemy. Jeszcze taką rzecz dodam, że przychodząc do Escape Roomu, możemy zawsze klientowi, na początek klient, jeśli dobrze pamiętam, podpisuje zgodę na jakieś różne rzeczy, tak, wchodząc do Escape Roomu, no bo wiadomo, że jest zamknięty na te 45 czy 60 minut, natomiast podpisuje różne rzeczy, w związku z tym możemy zawsze zadać mu pytanie, w jaki sposób nas znalazł, w jaki sposób do nas się dostał, skąd jest, w cudzysłowie, tak, i w tym momencie, jeżeli takich kilkanaście odpowiedzi zbierzemy, jesteśmy w stanie na ich podstawie wysnuć wniosek, co i w jaki sposób opublikować na stronie, żeby można było nas łatwiej znaleźć. Wtedy w tym momencie z tych 700 fraz, o których tam padło, możemy to zawęzić na przykład do 20-30. Ja tu też uczulam, nie pozycjonujmy się, zgodnie z Wikipedią, bodajże jest w tej chwili 936 miast, więc nie pozycjonujmy się na każde miasto, wybierzmy na początek te największe albo te, gdzie będziemy mieli potencjalnie największą konwersję i tam się pozycjonujmy, tak? Dobra, dzięki. Kolejne dość rozbudowane pytanie. Chcę pozycjonować stronę na wiele miast, na przykład geodeta plus miejscowość. Struktura strony jest zbudowana następująco. Domena, województwo, geodeta, miejscowość. Czy linkując tylko stronę główną, jest szansa, aby fraza geodeta, miejscowość wyskakiwała w SERP-ach wysoko? Zależy mi, abym w każdym mieście w Polsce geodeta, miejscowość wyskakiwał wysoko. Jak pozycjonuje się tego typu serwisy? Czy na pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak? Od razu odpowiem. Wystarczy przejrzeć może nie konkurencyjną branżę, tylko polecam obejrzeć portale sal konferencyjnych, sal biznesowych. Tam jest identyczna konstrukcja i oni mają właśnie podział wojewódzki, miastowy i nawet bodajże niektóre do dzielnicy, w związku z tym to wyskakuje pod mapkami i to się da zrobić. Niestety z racji tego, że tych usług jest dużo, no to proszę pamiętać, że czas dotarcia do top 10 pod mapki, przepraszam, do top 6-5 pod mapki zajmie około roku. Natomiast to się da zrobić właśnie w takiej strukturze, jaka jest pokazana. Nie ma to problemu, tak? Pozycjonując nawet stronę główną, da się za pomocą Juicy SEO i linkowania wewnętrznego podbić wszystkie pozycje na dowolne miasta. To się da zrobić. Dobra, możemy dalej? Tak. Tak, dobra. Kolejne pytanie od Roberta. Jak napiszę artykuł na bloga u siebie, to rozumiem, że mogę go dokładnie przekopiować na profil firmowy na Facebooku oraz na Google Moja Firma. Zajawkę, nie cały artykuł, zajawkę. Tak, jak wklejasz link i tam zajawka jest pobierana, tak samo na Google Moja Firma jest, zajawkę wieszasz i nie ma z tym problemu, nie ma duplikacji treści. Dobra. Naszym celem jest, żeby właśnie przeszli. Tak, dokładnie. Nie zostali na Facebooku czy Google Moja Firma, tylko przeszli na stronę. Dobra, pytanie od Ani. Co z usługami poważnymi, ponieważ nie wszystko nadaje się na Facebooka? Prawnik nie będzie poza forami prowadził aktywnego konta na Facebooku. YouTube też jest mniej nośny, bo długopis i ustawa to fan stosunkowo koszerny. Czy takie biznesy powinny istnieć w social mediach? Jak najbardziej. Ja też tak uważam. Możesz prowadzić profil a la Bytom i też się da zrobić, tak? Tak, wystarczy po prostu mieć jakiś pomysł na to. Oczywiście nie będzie to profil prowadzony w ten sam sposób, co profil, nie wiem, sklepu zoologicznego czy jakiegoś, nie wiem, rozrywkowego centrum, ale jak najbardziej można i myślę, że warto to zrobić. Sorry, że tak się biłam. Nawiążę. Prakreacja.pl prowadzi profil. Pan Kantorowski, ukłony z Rzeszowa, też prowadzi profil, więc da się to zrobić. Po prostu trzeba popatrzeć, jak inni prawnicy to prowadzą i powielić, a jak nie umiecie, to wyszukać agencję typu Tears of Joy i w tym momencie można to poprowadzić jak najbardziej social mediowo. Tak. Dobra. O, tu będzie pytanie do Pawła. Rok lub dwa temu na forum Google dostałem informację od Zgreda, iż keywordsy przestały mieć znaczenie i spokojnie można je wyrzucić z kodu strony. Czy nadal tak jest? Tak. Wszystkie strony, które są nad nami w SERP-ach, posiadają keywordsy. Wiadomo, że jest to jeden z 200 wyznaczników. Zastanawia mnie, czy w tym roku Google jednak ponownie nie zaczęło zwracać na to uwagi, tak jak na linkowanie w 2020, a w tamtym roku na content. Nie znam algorytmu Google'a, więc ciężko mi powiedzieć, czy Google na to zwraca uwagę, natomiast
tam z jednej strony to jest zbędna linijka, z drugiej strony warto by ją wyciąć z kodu, zawsze to jest mniej znaków w kodzie. Trzy, jeżeli będziesz uzupełniał keywordsy, no to w tym momencie konkurencja wie, na jakie frazy kluczowe i na jakie słowa kluczowe pozycjonujesz daną podstronę, więc po co? Nawet jeżeli to jest czynnik rankingowy, to w tej chwili niezdefiniowany, natomiast jeżeli tam poupychasz słowa kluczowe, będziesz miał keyword stuffing, więc wtedy działa, tak? Owszem, ściąga stronę w dół. Dobra. Na ten moment to są wszystkie pytania. Czy jeżeli są jeszcze jakieś, to jest dobry moment, aby je zadać, bo będziemy już powoli kończyć. Odpowiadając na pytanie, czy będzie webinar dostępny offline, tak, będzie na naszym kanale YouTube, czyli na kanale Senu to YouTube, na YouTubie, ale będzie też na stronie, na naszej stronie w zakładce webinary. Tam są też wszystkie webinary, które się ostatnio odbywają, więc zapraszam. Dobra, mamy jeszcze kolejne pytanie. Cześć. Cześć Jacek. Chcę mieć stronę dwujęzyczną z domeną.com, czy jednak może dużo lepiej mieć dwie strony, na przykład z domeną.pl po polsku i drugą z domeną.com po angielsku? Jedno i drugie rozwiązanie jest dobre. Przy domenie .com tak na dobrą sprawę działania na jednym i na drugim rynku będą wzmacniały tą samą domenę, natomiast jeśli Jacek, gospodarujesz budżet na dwie domeny, no to wtedy też nie ma problemu jakby z tym, żeby je połączyć, pokazać korelację przez Hreflang, żeby Google zrozumiał, jaki jest między nimi związek. Ja też dodam, że z punktu widzenia SEO czasem niektórzy mówią, czy też no, mówią, żeby rozseparować te domeny, ponieważ w przypadku, kiedy dostaniesz strzał od Google'a na jedną domenę, to wtedy nie masz wpływu na drugą domenę, tak? Czyli jeżeli na rynku UK masz domenę SEO UK i ona dostanie strzał jakiś algorytmiczny, czy na przykład karę, no to w tym momencie dostajesz strzał na UK, a na polska domena żyje, tak? Natomiast w przypadku, kiedy masz domenę .com, no to jak dostaniesz strzał na jednym rynku, no to w tym momencie ma to wpływ, ma to impact na rynki pozostałe. No niemniej jednak taka domena, która ma wiele języków, ale w ramach jednej domeny globalnej .com, ona w tym momencie z wiekiem i z czasem zaczyna być bardziej odporna na różnego rodzaju zawirowania i w tym momencie łatwiej i plastycznie ją pozycjonować. Takie strzały są wtedy mniej groźne. Dobra, dzięki bardzo za odpowiedź, za wszystkie te odpowiedzi. Oj, jeszcze jedna, dobra, ostatnie pytanie, już jeszcze ostatnie pytanie, też rozbudowane od Tomka. Posiadam serwis z dużą ilością produktów, około 10 tysięcy, są to opisy leków, wskazania, dawkowanie i tak dalej. Opisy produktów nie są wysokiej jakości, często stanowią duplicate content. Rozwijam bloga z unikalną treścią i teraz pytanie, w jaki sposób linkować wewnętrznie z unikalnych artykułów do kategorii i stron produktowych? Czy w jakiś inny sposób? Jak zarządzać rozkładem mocy na tak dużym serwisie? No cóż, to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o leki, apteki i tego typu rzeczy. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o linkowanie wewnętrzne, to znaczy są wtedy, budujesz jak gdyby dwa wielkie silosy. Jednym silosem jest e-commerce z apteki i drugim wielkim silosem jest treść. I ta treść jak gdyby niejednokrotnie żyje własnym życiem i ona będzie wyżej niż leki, szczególnie widać to przy lekach na receptę, ponieważ leków na receptę nie wolno reklamować i w żaden sposób i z punktu widzenia prawa, tak samo jak substancji czynnych, w związku z tym tego nie wolno ruszyć, nie wolno nawet link buildingu tam robić, w związku z tym wszystko będziesz zamykał w silosie, czy też na kontencie, natomiast content z racji tego, że będzie bardzo mocny, musisz tak wykonać linkowanie wewnętrzne, śródtekstowe, żeby wzmacniać e-commerce, to jest jedna rzecz, z drugiej strony w ramach tego contentu musisz sobie wykreować różnego rodzaju widżety i wbudować je w content tak, żeby jak użytkownik czyta i śledzi tekst, natrafiał na produkt, klikał i przenosił się do produktu. Więc w ramach jednego contentu będziesz miał linki do kategorii i podkategorii, a w ramach widżetu będziesz miał linki wewnętrzne do produktu. I wtedy ten użytkownik ci skonwertuje i to SEO ci zadziała. Natomiast należy unikać takiej zależności, że w aptece masz frazę alergia, i na blogu masz frazę alergia. To jest tożsame, więc w tym momencie nie możesz mieć tego typu na przykład porady alergiczne, a tutaj rzeczywiście alergia.
Natomiast na e-commerce aptekowym warto w tym momencie zwrócić uwagę na jedną rzecz. To są produkty i warto tekst SEO-wy umieścić na dole. Gro aptek tak robi i ma rozbudowany tekst, natomiast tutaj też uczulam, ale to już prawnicy w danej aptece muszą się wypowiedzieć, czy daną kategorię zawsze możesz pozycjonować na frazę leki na, bo na przykład nie możesz powiedzieć, że aspiryna jest leczy hemoroidy. Natomiast generalnie, jak będziesz miał te dwa silosy i e-commerce i to na e-commerce kategorię rozbudowujesz o content i podkategorie, leków ci nie wolno ruszyć ze względów prawnych, natomiast jeżeli chodzi o bloga rozbudowujesz maksymalnie ile wlezie na wszystkiego rodzaju tematy i śródtekstowo linkujesz do produktów, do kategorii w tą stronę. Staraj się unikać linkowania z kategorii z e-commerce'a do artykułów, ponieważ nie przyniesie to dobrych rezultatów. Dobra, super. Jest to też naturalne, tok użytkownika, tak? Jeśli czyta porady, no to chce potem na ich bazie dokonać jakiegoś zakupu, więc naturalnie to wynika tak z jedno z drugiego. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych adresów domen, bo tutaj jeszcze padło pytanie, czy domena .com czy .pl pozycjonuje się lepiej, czy w ogóle ma jakieś znaczenie? Nie. Nie ma. A ja odpowiem, że to zależy. Zależy przede wszystkim od rynku. Niestety w przypadku tutaj dotykamy kultury danego narodu, danej nacji, niestety no, trzeba to powiedzieć na wprost, jeżeli masz domenę .pl, to na przykład Niemcy, Francuzi i Włosi nic nie kupią w domenie .pl, choćbyś nie wiem, jakie zabiegi robił, dlatego w tym momencie mówi się, że domena .com jest najlepsza, ponieważ jest, można powiedzieć, neutralna dla wszystkich krajów. Natomiast w przypadku PL-ki Francuz tam nic nie kupi. Nawet chociażby, nie wiem, jakim francuskim pięknym byś dialektem pisał, to nie da rady. Tak, zastanawiam się, czy nie chodziło bardziej o to, czy na przykład na rynku polskim lepiej się pozycjonować, znaczy lepiej mieć tą domenę z .com czy z .pl. Znaczy, no. Jeżeli chodzi o końcówkę, to nie ma znaczenia. Po prostu kulturowość wychodzi, tak? Dobra, Mateusz nam zniknął. Dobra, jest. Super, z tymi pytaniami to już będziemy kończyć, bo już jesteśmy ponad półtorej godziny na wizji, ale wszystkich, którzy jeszcze mają jakieś pytania do zadania, zapraszam. W przyszłym tygodniu będzie, już mówiłam na początku, taki cykl AMA, czyli Ask Me Anything. Będziemy wspólnie, znaczy ja będę tylko moderować, ale będziemy mieli grono ekspertów, którzy będą odpowiadali na wasze pytania z czterech zakresów. Będzie to SEO dla e-commerce, SEO dla małej firmy, SEO międzynarodowe i SEO dla wydawców oraz dziennikarzy. Na stronie Senuto tarcza, zaraz ją wam wyświetlę. Tutaj w prawym dolnym rogu powinno się pokazać. Znajdziecie zapisy do tych wszystkich webinarów. Bardzo zapraszam do nich, bo naprawdę warto. Chłopaki, wam dziękuję. Myślę, że w imieniu wszystkich uczestników za wiedzę, za to, że chcieliście uczestniczyć i poświęcić swój poniedziałkowy wieczór. Dzięki. No i przyjemnego tygodnia, a wszystkim pozostałym życzę udanego pozycjonowania. Dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Hej.